ta główka tej wygląda jakby taki jakiś glut z nosa wychodził. Taki dziwny. Tutaj, o, to jest z kolei gitara firmy Vision. To jest taka właśnie też budżetowo robią sprzęty, ale patrzcie, no właściwie kształt jest ciekawy, bo kształt jest taki naśladujący trochę taką firmę BC Rich. Czy ma być taki ciężki, taki nie wiadomo jaki. No od razu tutaj tak, ta wajcha, to już widzicie, że jest ten mostek tremolo jednostronny. Dwa humbuckery, więc generalnie jakbyśmy wypierniczyli wajchę, żeby nam nie przeszkadzała, to byłoby całkiem fajne brzmienie, bo dwa humbuckery, więc do takiego i lżejszego, i takiego cięższego, naprawdę bardzo ciężkiego grania byłaby fajne. Tutaj mamy troszeczkę zaostrzony też tą główkę, jeśli komuś się podoba, to byłoby ok. Korpus, drewno lipowe, gryf klon, posunica palisander, czyli generalnie to samo, co we wszystkich prawie, które teraz jechaliśmy. Dodatkiem jest to, że mamy progi 24. Z tego co zauważyłem, tam wcześniej nie mieliśmy, bo tutaj tu gdzie te dwie kropki, tu mamy 24 próg. No powiedzmy tutaj rzadko kiedy znowu napierniczamy tylko na tych progach. Mimo wszystko dobrze jak jest na korpusie, na gryfie mamy 24 progi. No tutaj mamy głośność i barwę, no i przełącznik, prawda? Albo ten przetwornik, albo ten, albo pojedyncze cewki z tego i z tego, te wewnętrzne. Trzeba było sprawdzić, bo może tam jakoś inne jest połączenie. Tutaj dają jakiś jeszcze kurs, jakieś kostki do gry, dość fajne struny, komplet strun. Kabel to tak jak wam mówiłem, standardowy kabel, chyba ta sama fabryka rozdziela kable do wszystkich firm, które robią gitary, bo to jest identyczny kabel jak tamten, co wcześniej pokazywałem. Swoją drogą dziadowski. On parę miesięcy posłuży, zacznie się gdzieś przełamywać i zacznie nie stykać, więc dodatki takiej rzekomej wartości można powiedzieć. Ale spoko, struny jakie są. Electric String. Tutaj mamy co? Harley Benton. To już nawet chyba mieliśmy tą gitarę. Cena jest większa. SC200. Trudno mi powiedzieć. Aha, tamta chyba co mieliśmy to była uszkodzona, pamiętacie? Jedna z takimi zdjęciami była uszkodzona. Ta jednak jest nieuszkodzona, ma stały mostek. Co to jeszcze piszą? Stały mostek Tune-O-Matic, tak on się nazywa. Czyli, że jak mamy tutaj na dwóch śrubach, mamy, czekajcie, może powiększę zdjęcie. Na dwóch śrubach mamy zaczepiony tutaj ten strunociąg, tutaj mamy ten, tutaj jest mostek. Stały, żadnej wajchy tutaj nie trzeba. Konstrukcja, no tak jak przed chwileczką mieliśmy gitarę, prawda, że był przełącznik trójpozycyjny, głośność, barwa, te dwie rzeczy, tylko inny kształt po prostu. Kształt taki właśnie Les Paul. Jak dla mnie całkiem fajna właśnie taka mroczna. No tu na przykład wygląda na tym zdjęciu wygląda rewelacyjnie. Cena jakaś 449. No zbliżamy się do 500 zł. Ale fajne, no ja bym na przykład taką bym brał. Kord G100 OPW, przedtem mieliśmy OPB, czyli że Black, a teraz będzie, że no nie wiem od czego to będzie skrót, że W, że jakiś będzie Walnut, aha, orzech, tak, od orzecha, że taki jakby barwa orzechowa, no to raczej jest kolor, bo mamy, ale aha, tutaj mamy korpus Meranti, czyli tutaj jeszcze inny rodzaj drewna, to zaczynamy to już, zaczyna nam się, że tak powiem, różnicować. No tak, trzy przetworniki, trzy single, mostek stały, tak jak w tamtym OPB. Tylko chyba cena troszeczkę większa jest, nie? Tamte było chyba 449, a ta 469, 20 zł. No jeśli komuś by się taki brąz spodobał, to jak najbardziej byłby zarąbisty. No ja polecam. Nie ma co prawda tego humbuckera, ani układu HSS, ani HH, czyli humbucker, HHH. No ale to już można byłoby, zdecydowanie coś można byłoby lepiej na tej gitarze pocisnąć. No aczkolwiek no drewno klon gryfu i palisander pod strunicy standardowy jak w tamtych pozostałych, tylko mamy po prostu trochę inną markę, trochę inaczej tutaj wykończone i ten przesunięty jest jakby ten korpus, prawda, tak ścięty pod tym kątem. Spoko, według mnie całkiem niezła. Kolejna mamy, to ma już typowo, to jest jakby kopia gitary BC Rich, akurat modelu niestety nie przytoczę, ale to jest firma Harlon.
Harley Benton, Rock Series. Czyli tutaj mamy tak. O kurczak. Może nam się załaduje synek. Dobra, czyli mostek taki sam, Tune-O-Matic, jak w tej gitarze, co mieliśmy Harley Benton Les Paul przed chwileczką, to co mówiłem, że fajna. Tylko po prostu kształt korpusu inny. No jeśli ktoś lubi taki kształt właśnie, taki wcięty, taki komuś się podoba, to jest ok. Do grania na siedząco też byłaby całkiem przydatna. No widzicie, na przykład tutaj ma fajne, te gałki ma fajne takie stalowe. Mi się ta gitarka całkiem podoba. I jeszcze co tutaj mamy? Tutaj na pewno jest ta główka jest fajna. Uff, ale piksele. Ta główka dość jest fajna, taka troszeczkę agresywna, nie? Zobaczmy tylko, jakie to ma drewno. Korpus lipa, gryf klon, podsłonica palisander, 24 progi. No to już, to przemawia już za tym, że warto wziąć. No, kształt jak kształt, ale generalnie te parametry pozostałe przemawiają za tym, że bardzo warto ją zakupić, że tak powiem. 469 zł, spoko. Kolejny tu mamy, gitara Harley Benton, Telecaster. Już takie te Harley Bentony to już były. Tutaj akurat jest fajnie tak pomalowane, że widać słoje, przekrój drewna. Widać, nie wiem, czy widzicie, chyba też widać. Już widać słoje, takie są jaśniejsze, ciemniejsze plamy. Też jednemu może się podobać, drugiemu może się nie podobać. No według mnie... O, wy też widzicie. Według mnie naprawdę no fajnie wygląda. Taki jest lakier połyskujący i taki przebijający. No z wyglądu na pewno ta gitara właśnie jest dość fajna. Fajnie wygląda, aczkolwiek może powiedzmy no do metalu jakoś tak średnio, do jakiejś lżejszej muzyczki, ale ogólnie bardzo fajne. Zobaczmy te parametry. Korpus jesion, czyli już troszeczkę inny rodzaj drewna, no nie lipa. Gryf klon, podstrunica... Aha, gryf jest cały. Z jednego kawałka drewna, z tego co widzę. Też tak może być, że z jednego kawałka. Kurczę, nie. Skoro nie napisane, to z jednego kawałka. Przełącznik trzypozycyjny. Tutaj taki chromowany ten jeden przetwornik pod gryfem. No też fajna opcja, no jak najbardziej. Ciężkości się jakichś strasznych nie zagra, ale generalnie fajny, no fajny wybór byłby. Z tym, że cena 479, to już mamy wyżej. 479 Cord G100 OPB. To już identyczny model widzieliśmy, prawdopodobnie z innej firmy. Był za 449, więc właściwie to już o tym mówiliśmy i to lepiej było oczywiście wybrać tamtą tańszą. Cord G100. Tutaj J Tourzer, właśnie. To też jest taka firma, która robi takie budżetowe gitary. Aczkolwiek no widzimy tak, konstrukcja taka standardowa, można powiedzieć, Stratocaster z taką główką troszeczkę no, z Telecasterów jakby skopiowaną, nie wiem, taka mieszanka. Ale co mamy? Korpus lipa, gryf klonowy, posunica pensandrowa, czyli generalnie te same drewna co w tamtych prawie wszystkich gitarach. Tutaj wraz z gitarą otrzymujesz gratis profesjonalną regulację gitary. Oszczędzasz aż 80 zł. Więc no, dość może faktycznie fajne rozwiązanie, że oni tam jeszcze to przejrzą, nie tylko wcisną do pudełka, dupną i wyślą. To jeszcze, no wiecie, no nie widać tego, nie da się tego zaobserwować, nie zobaczyć, czy oni faktycznie to robią, czy tylko tak piszą. Ale no spoko, 490, no to już się bardzo zbliżamy do 500. Stag S300, Stag. No to już tej firmy jeszcze nie mieliśmy. Stag to też jest taka firma budżetowa, aczkolwiek trochę swój poziom trzymają, trzeba przyznać. Oni robią właściwie też wszystko, bo oni robią i perkusje, i grzechotki, i kachuny, i mnóstwo różnych rzeczy, więc to jest, można powiedzieć, taki potentat muzyczny. No, mimo wszystko tutaj patrzymy na gitarę. No, gitara jest układ SSS, single, no i mamy ten oczywiście ruchomy mostek jednostronny, więc właściwie mieliśmy wcześniej dużo fajniejsze wybory, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o gitary, więc właściwie no tutaj trochę cena, powiedzmy, za duża cena. Były fajniejsze w niższej cenie.
Tutaj tylko tyle, że takie, że.